Wiosenna aura powoduje, że na drogach pojawia się coraz więcej osób, które zastępują samochody rowerem podczas codziennych dojazdów do pracy. W okresie, kiedy na drogach pojawi się zwiększona liczba jednośladów, rowerzystom będą szczególnie przyglądać się tczewscy policjanci. Tczewscy policjanci prowadzą działania w ruchu drogowym. Dotyczy to niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wchodzą tutaj rowerzyści, wchodzą tu motocykliści. Widzimy, pogoda jest dobra, rozpoczyna się sezon na te jednoślady. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierujących, niechronionych uczestników ruchu drogowego o zachowanie zgodne z prawem. Pamiętajmy, że brawura na drodze często kończy się tragicznie, dlatego przede wszystkim, jeżeli chodzi o motocykle, ręka z gazu, nie doprowadzajmy do niebezpiecznych i zdarzeń, które kończą się często śmiercią. Również tu apel do kierujących rowerami. Pamiętajmy, że na drodze jest to dżungla. Jeżeli chodzi o niechronionego uczestnika ruchu drogowego, pomimo że mamy pierwszeństwo na tym rowerze, zwróćmy uwagę, czy jest bezpiecznie dla nas. Na przejazdach rowerowych, choć pomimo mamy pierwszeństwo, pamiętajmy, że rowerzyści muszą zachować to bezpieczeństwo swoje. Zatrzymajmy się nawet w newralgicznych sytuacjach, tak żeby nie trafić do szpitala albo sytuacja nie skończyła się groźniej, bo pamiętajmy, że nawet najmniejsza obcierka, spotkanie z samochodem zawsze dla rowerzysty kończy się niebezpieczną sytuacją. Wraz z rozpoczęciem wiosny policjanci będą regularnie prowadzić działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym rowerzysta. Jednak jak podkreślają mundurowi, o tym, czy na drogach będzie bezpiecznie, najwięcej zależy od samych użytkowników dróg.